Witajcie. Jak Wam mówiłem o chemicznej paszy, która ma bardzo długi termin przydatności, to Was zaskoczę. Znaczy niektórych zaskoczę, bo niektórzy wiedzą, że takie syfy są produkowane, ale jest to 100% eko. Nie ma niczego w sobie, czyli nie ma laktozy, nie ma GMO i jest dla wegan. Ale uciekając od tematu, najpierw pokażemy to. Jak widzieliście, 2038, więc to jest konkretna data. Co to jest? Są to różnego rodzaju roślinki, soja i sód jęczmienny sprasowany w postaci wysokokalorycznych batonów energetycznych, z których można zrobić kaszkę. Tu będzie widać najprawdopodobniej sylwetkę dziecka i tym podobne rzeczy. Czyli możemy to podawać niemowlakom. Jest to najbardziej wskazane na klęski żywiołowe, inne rzeczy. W Polsce możecie już to dorwać za 3 dyszki. W Czechach troszkę drożej, ale warto to mieć. Dużo to nie waży. To jest raptem 500 gram. Takie malutkie, sprasowane. Zaraz to zademonstrujemy. Widzicie, jest wszystko sprasowane, czyli jest to pakowane próżniowo. Co za tym idzie, nie ma prawa tam nic zgnić, bo sód jęczmienny też zabija wszystkie różne pierdoły, które by mogły się tam rozwinąć. Co tutaj się tak dodatkowo znajduje, to macie pakiet witamin, jest tego od groma. Macie witaminę A, D, E, C, B12. Macie wapno, potas, magnez, żelazo. Jest tego sporo, bo wszystkiego jest po 20%. Więc to jest taka mocna wartość energetyczna. Całe, inaczej, jeden baton zawiera 460 kalorii. Tak tutaj przynajmniej z tyłu piszę. Jest napisane. Więc jest bardzo energetyczne. Sobie otwieramy. Tu open. W środku mamy jeszcze dodatkowo zalaminowane batony. Są łamliwe. Trochę przypominają chałwę. My sobie już z tego zrobimy papkę jak dla dzieci. Można to zrobić w mleku też, ale to jest luksus, gdzie wy w kijowych warunkach mleko znajdziecie. Śmierdzi jakimiś trocinami. Najlepiej jest to zagotować. Zobaczymy, czy na zimno da radę to jakoś tam sobie uwydatnić. Poczekamy, niech to sobie popracuje. I teraz otwieramy batona. To jest takiej konsystencji. Możecie sobie to dzielić. Jest to prawie jak Seven Seas. Nie pukamy. Proszę skosztować. O Boże. Jakbym kurwa przeciny ja. Przepraszam Was, ale to silniejsze ode mnie. Jak kamerzysta smakuje? Smakuje jak jakaś kamanna z cukrem. Ty, ale trochę. Więcej się tego je, tym jest pożywniejsza. Aż mnie zaskoczyło. Pierwszy szok jest najgorszy. Ale torpeda. Jest strasznie suche.
No to zobaczymy. Proporcje by trzeba było zwiększyć, więcej batona tam wrzucić, tak mi się wydaje. Dla niektórych fanatyków można jeszcze to uszlachetnić. No, z tego się robi taka kaszka. Już przy dole to widać. Za dużo wody trochę użyliśmy. Więc mniej wody, więcej batona. Jak widzicie, można to sobie racjonować. Więc wydaje mi się, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jedna taka paczka przy takim jedzeniu na wypasie, czyli szlachetnych żołądkach, powinna starczyć na 3 dni. Jeśli ktoś potrafi okłamywać organizm, no to liczmy, że po 3 kawałeczki takie malutkie na dzień i będzie gitara. Więc to by było na tyle. Polecamy, ale też możecie pomyśleć o Seven Seas. Jest taka paczka na ten, czy 7 Oceans. Coś koło tego. To jest taka paczka specjalna dla żeglarzy, dla marynarzy. I tam macie więcej tych batonów, bo tam jest chyba ich 12 albo w górę, w zależności od paczki. I też mają bardzo duży termin przydatności. No, zagotowaliśmy dla Was tą papkę. Jak już z kamerzystką rozmawialiśmy, to nie ma wyglądać. To ma mieć wartości odżywcze. Testujemy. Jak taka kaszka dla dzieci. Tutaj samolocik leci. Jest zagotowane, nie jest złe. No, okay. Najgorzej, że to mi zaczyna smakować. Ja osobiście dodałbym tu trochę cukru. Będziecie robić. Tak. O, źle rozmieszane, bo miałem skwarka. No, należy to porządnie mieszać tak. Przede wszystkim i zdradzę Wam patent, bo sam miałem z tym problem. Jak macie już wodę, ruszajcie sobie bardzo powoli, mieszajcie i wtedy to się Wam fajna konsystencja zrobi, bo to musieliśmy ratować, jak widać jest taka pasza. Lub też tutaj, co po niektóre osoby wpadły na genialny pomysł, żeby wciepać tu mieszankę liofilizowaną i mieć coś na wypasie. To by było na tyle i trzymajcie się tam.